Chwała Bogu za to, że dał nam kolejny czas. Czas, w którym możemy widzieć, naprawdę widzieć naszymi oczyma, doznawać tego naszym sercem całym, że Bóg jest, dotyka, jest tak blisko. Kiedy pokazywał się w swoim Synu Jezusie Chrystusie, byli na tej ziemi ludzie przy naszym Panu, którzy doznawali Jego bliskości, którzy doznawali tej prawdy, która była Jego ustami głoszona, którzy widzieli w Nim rzeczywiście wyzwoliciela, Zbawiciela. Ale byli i ci, którzy też, i ci, którzy nie zobaczyli w Nim Zbawiciela, nie zobaczyli w Nim tego, którego Ojciec posłał, aby zbawić grzeszników z grzechów ich, aby umarł za świat, za te przestępstwa, które ludzie czynią. I to właśnie widzimy w fragmencie w 9 rozdziale Ewangelii Jana. Tą bardzo mocną i wyraźną granicę. 9 rozdział, i to jest jego 9 rozdziału, kiedy Jezus Chrystus uzdrawia tego ślepego, ślepo urodzonego. Najpierw przeczytajmy 39 rozdział. I rzekł Jezus, 39 werset, przepraszam, 9 rozdziału, 39 werset. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Kiedy Jezus Chrystus mówi te słowa, On wyraźnie wie, którzy nie widzą i potrzebują przejrzeć. I ci, którzy mówią, że widzą, że wiedzą doskonale wszystko, i pozostaną dalej w swoim. Ale zamierzeniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, zamierzeniem Ojca, który posłał Go na ten świat, było to, aby wszyscy przejrzeli, aby wszyscy zobaczyli Jezusa Chrystusa. Ktoś mógłby powiedzieć, jak mogę zobaczyć dzisiaj Jezusa Chrystusa? On już nie chodzi po tej ziemi tak jak wtedy. On nie przebywa tutaj między nami, nie widzę Go jak innych ludzi. Jednak nasz Pan Jezus Chrystus mówił, że szczęśliwi są ci, obdarzeni wiarą, którzy mogą oczyma wiary Go oglądać. Ponad nawet tych, którzy myślą sobie, że gdybym zobaczył oczami ludzkimi, wtedy bym rzeczywiście na pewno za Nim poszedł. On powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I dlatego Jezus Chrystus pokazuje, że ci przychodzą rzeczywiście. Tutaj widzimy człowieka i dlatego powróćmy na chwilę do tego człowieka. Tutaj widzimy go, ślepo urodzonego. Tak się musiało stać, aby Boża chwała się okazała. Nad tym nie będziemy się tutaj rozwodzić, może w innym czasie. Niemniej jednak teraz nie będziemy się nad tym rozwodzić. Dochodzimy, czytając od początku do 6 wersetu, widzimy: po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Zobaczcie, w tych dwóch wersetach, w czym czy uczynił w rezultacie Jezus Chrystus w tym czasie, pokazuje się bardzo wiele z tego, kim jest nasz Jezus Chrystus. On przyszedł, aby dać słowo, aby swoim słowem docierać do człowieka. Człowiek stworzony z prochu ziemi potrzebował, aby to słowo dotknęło go, dotknęło jego oczu, a następnie, aby przez posłuszeństwo i przez wiarę temu, co mówi Jezus Chrystus, został tym, który będzie mógł zobaczyć samego Jezusa Chrystusa. Został człowiekiem, który będzie mógł Go już oglądać, który Go słyszał, który słyszał, że przemawia do Niego. Jeszcze nie mógł Go wtedy widzieć, ale miał zostać tym, który przez to posłuszeństwo, przez to, że Bóg przez swoje słowo obiecał, że będzie dotykał, i to czytamy w Księdze Izajasza, że będzie dotykał ślepych, aby przejrzeli, że przez to słowo ten człowiek, połączony przez wiarę z tym słowem, mógł to otrzymać, mógł to doznać. Jezus Chrystus wyraźnie pokazał. Chrystus nic nie robi z przypadku. Nie wymyślił sobie tego nagle, żeby teraz splunąć i uczynić z tego prochu jakieś błoto i nałożyć na Jego oczy. To wszystko miało coś pokazywać. To miało nam pokazywać, nas, ludzi, którzy potrzebowaliśmy, wszyscy z nas, potrzebowaliśmy więcej zobaczyć, niż tylko coś tam usłyszeć.
Ludzie dzisiaj muszą, wielu z ludzi muszą powiedzieć, przyznać się do tego, że o Jezusie coś tam słyszeli, że gdzieś koło ich uszu to chodziło, że gdzieś tam mogli słyszeć, ale Jezus Chrystus chce więcej. Jezus Chrystus chce, aby oni nie tylko usłyszeli, ale mogli zobaczyć, że przez posłuszeństwo i połączenie tych słów, prośby o wiarę i połączenie tych słów z wiarą, można Go naprawdę oglądać, można z Nim obcować, można z Nim przebywać. Wielu wierzących dzisiaj ludzi Pan zachęca jeszcze bardziej do tego, aby rzeczywiście mogli wejść w tą głębię, kim jest Jezus Chrystus. Mogli rzeczywiście oczami wiary Go oglądać. Pytanie od razu się zradza, jak widzisz Jezusa Chrystusa dzisiaj? Jak widzisz, jaką masz społeczność z tym Chrystusem? Jak możesz Go oglądać? Jakim Go widzisz? Proste pytanie, ale to pytanie ma ogromne znaczenie. To pytanie, im dalej idziesz, ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo to pokazuje, jak żyjesz. To pokazuje, na ile jesteś gotowy na zmiany. Jak widzisz Chrystusa, tak będziesz chciał się oddawać zmianom, aby być takim, jakim On jest. Wiecie, ludzie na tej ziemi, już to wiele razy słyszeliśmy, ale tak rzeczywiście jest, biorą sobie, znajdują jakiegoś idola, znajdują sobie jakąś osobę, którą chcą być takimi samymi, do której wzoru chcą dążyć. Oni, kiedy poznają coraz bardziej tą osobę, to oni są we wszystkim ją naśladować, w ubiorze, w sposobie poruszania się i tak dalej, i tak dalej. Ale my, kiedy rzeczywiście poznajemy Jezusa Chrystusa, to nie jest to, że tylko naśladujemy. I właśnie może chwała Bogu za to, że to nie jest to, że teraz będziesz chodził i udawał chód taki, jak chodził Jezus. Ty masz Go naśladować w Jego charakterze. Ty masz Go naśladować w tym, jak On przybywał między ludźmi, jak On był posłuszny Ojcu, jak On szedł i wykonywał wolę Ojca. Do tego przeznaczył nas Bóg, ale żeby tak było, żeby to mogło być wykonalne, potrzebne jest to, co dokonało się z tym człowiekiem. Potrzebne jest zobaczyć Jezusa Chrystusa. Potrzebne jest doznać przejrzenia, doznać oczyszczenia oczu, doznać oczyszczenia przez te oczy, doznać oczyszczenia serca. My mówiliśmy o oczach, ale dzisiaj, kiedy będziemy o tym mówić, będziemy jeszcze więcej mówić o tych oczach wiary, o tych oczach, które rzeczywiście tak potrzebne są Twojemu sercu, które potrzebne są i Bóg doskonale o tym wiedział. Dlatego dzisiaj na tej ziemi posyła tych, do tych, którzy Go proszą, posyła ten dar. To jest dar wiary. Dar wiary, dotykając się Duchem Świętym serca człowieka, daje ten wiar. Kto go potrzebuje? Wszyscy. I ci, którzy są w świecie, jeszcze nie nowonarodzeni, i ci, którzy są już nowonarodzeni. Każdy z nas potrzebuje więcej widzieć Jezusa Chrystusa. Więcej niż ludzi. Nawet więcej niż tych, których byś sobie wybrał i powiedział, to jest mój autorytet, za nim będę podążał. Jeszcze więcej potrzebujesz widzieć Jezusa Chrystusa, bo wtedy On, im bardziej Go widzisz, tym bardziej gotowy jest do tego, aby Cię przeprowadzić, a Ty będziesz pewniej szedł za Nim, szła. Żeby rzeczywiście tak mogło być, potrzebujemy tego, aby rzeczywiście też nabrać w tym widzeniu. I to jest, chwała Bogu za to, że to jest takie normalne życie chrześcijańskie, że w tym widzeniu, kiedy idziesz, nabierasz więcej pokory, uniżenia. Kiedy widzisz coś na tej ziemi, kiedy obserwujesz coś na tej ziemi jakiś czas, ze starego człowieka naturalną rzeczą jest w tobie to, że nabierasz pewności siebie, nabierasz dumy, nabierasz tego, że ty wiesz dobrze. W Jezusie Chrystusie jest odwrotnie. Im więcej Go widzisz, im więcej Go oglądasz, tym więcej nabierasz pokory, tym więcej nabierasz uniżenia, tym więcej widzisz, bardziej widzisz, że potrzebujesz Go jeszcze wyraźniej oglądać. Ktoś mógłby powiedzieć do ciebie dzisiaj, I ludzie nieraz mówią, kiedy zwiastujemy Ewangelię, jak można nie widzieć kogoś i za nim podążać? Otóż można, właśnie jeszcze raz powiem, można, kiedy jesteś człowiekiem, który patrzy na Jezusa Chrystusa przez wiarę, który czyta Boże Słowo, który widzi, że to Słowo Boże działa w codziennym życiu, który bierze to Słowo z wiarą i praktykuje. Naprawdę, w czasach ostatecznych Bóg mówił, że będzie tak, że wielu z tego będzie rezygnowało, ale też będą ludzie, którzy będą widzieli wyraźniej Jezusa Chrystusa przez to, że będą brali to Słowo. Ten człowiek nie uczynił nic innego, jak tylko przyjął to, błoto na swoje oczy i poszedł do tej sadzawki, do której wskazał mu Jezus. Jezus Chrystus mógł w tej chwili powiedzieć mu, odejdź, już jesteś uzdrowiony, albo powiedzieć, przejrzyj. Ale Pan Jezus wyraźnie w tym pokazuje, że On chce
posłuszeństwa, że On chce tego, aby człowiek rzeczywiście przyszedł i wykonał Jego wolę. Nie, aby rzeczywiście sobie skorzystał z uzdrowienia i odszedł. Nie po to, aby rzeczywiście poczuł się tylko lepiej w swoim ciele i powiedział: Panie Jezu, działasz, fajnie, ja idę w swoim życiem, a Ty mnie znowu, jak będę potrzebował, uzdrowisz. Nie, on miał doznać tego poprzez posłuszeństwo, on miał wiedzieć, że to jest coś, co miało pokazać jemu i całemu Izraelowi. Za czasów Starego Testamentu było tak, że przez proroka Bóg pokazywał naocznie Izraelowi wiele rzeczy. Kiedy Izrael miał iść w niewolę, Bóg pokazywał naocznie temu Izraelowi, że prorok wychodził, zabierał i wychodzi, pokazywał, że tak Izrael pójdzie do niewoli. Kiedy miał przechodzić przez inne rzeczy, Bóg wyraźnie pokazywał, oblężony miał być, wyraźnie pokazywał to przez swojego proroka. Kiedy przyszedł prorok doskonały, sam Syn Boży, Jezus Chrystus, Bóg pokazuje przez te rzeczy wyraźnie człowiekowi, pokazuje i na przestrzeni wszystkim pokoleniom, że właśnie posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi jest tym, co rzeczywiście otworzy oczy. Ktoś może powiedzieć, co mam zrobić? No przecież nie da rady mnie do tego namówić. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Tu w tym momencie widzimy Jezusa, który wie doskonale, że tak ma się wykonać, bo taki jest Boży plan. Ale my dzisiaj, każdego człowieka Jezus pociąga do siebie, abyśmy naprawdę Go widzieli. Im więcej Go będziesz widzieć, tym więcej będzie w Tobie gotowości na dzień próby, na dzień, który przychodzi na nas, na tej ziemi. Więcej będzie gotowości, aby być gotowym. Więcej będzie tej sprawności w tym czasie, kiedy przyjdzie największa próba duchowej sprawności, abyśmy byli gotowi. Możesz dzisiaj doznawać tego i będziesz tego doznawać, że Bóg próbuje Ci powiedzieć, Ty nie musisz wierzyć. Ty nie musisz doznawać Jezusa Chrystusa. Ty masz to, Ty masz tamto, Ty możesz się jeszcze tym zająć, możesz się jeszcze tamtym zająć. Naprawdę błyskotek na tej ziemi jest pełno. Jesteś młody, masz wachlarz szerszy jeszcze. Możesz to, możesz tamto. A Jezus Chrystus mówi, przyjdź do mnie. Oglądaj mnie. A doznasz tego, czego nigdzie indziej nie doznasz przez to, że będziesz mógł widzieć kogoś, o którym my opowiadając, będziesz mógł opowiedzieć o kimś żywym, prawdziwym. Kogoś, kto będzie mógł Ci w żywy, jasny sposób odpowiedzieć na wiele pytań, które masz w swoim życiu. Który będzie mógł Ci dać to, czego nikt inny nie daje każdego dnia. Czego nikt inny nie mógł zaspokoić. Mieliśmy rodziców. Mamy rodziców. Oni próbowali nam coś dać, ale nigdy nie mogli dać tego, co dał Jezus Chrystus. Nigdy nie mogli dać nam tego w pełni, co daje Jezus Chrystus, zmieniając serce. Każdy rodzic ma w swoim sercu pragnienie, aby jakoś wychować swoje dziecko. Ale wiemy dobrze, że tylko Jezus Chrystus potrafi zmienić człowieka na wieczność, zmienić jego serce, zmienić jego pragnienia, jego dążenia. Chwała Bogu, że Go znaleźliśmy na swojej drodze, że On nas znalazł, że stanął na naszej drodze i powiedział, gdzie dalej idziesz, po co do Gehenny, nie zmierzaj tam już, ratuj się, pukał do naszych serc. I dziękuję Bogu za to, że dzisiaj kolejne serce otworzyło się, aby otworzyć, aby ugościć tam Pana, aby mógł tam zamieszkać i razem, żeby mogli wieczerzać. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, widzimy innego człowieka, dobrze nam również znanego, ale otwórzmy, 9 rozdział Dzieł Apostolskich, człowieka, który również stracił wzrok fizyczny. Wcześniej nie widział duchowo. Wcześniej widział prawo, widział zakon, widział księgi, które przed nim były rozwijane. Widział w Izraelu to, co dokonywało się mocą prawa, które tam zostało wtedy praktykowane. Ale nie widział Jezusa Chrystusa. Otóż właśnie on, idąc w drodze do Damaszku, wypraszając u arcykapłanów list, aby mógł tych, którzy tam będą wyznawali Jezusa Chrystusa, uwięzić i zaprowadzić do Jerozolimy, żeby mógł ich schwytać i zaprowadzić tam. On idzie w drodze do Damaszku, doznaje objawienia Jezusa Chrystusa. On doznaje tego, kiedy Jezus Chrystus staje przed nim, doznaje tego wspaniałego objawienia i zapytania, czemu mnie prześladujesz? Mówi sam Jezus. Przecież ktoś by powiedział, to jest niemożliwe, to jest jakaś fantastyka. Chwała Bogu, tak było.
i amen. I doznał tego ten Saul. Doznał tego, sam Chrystus stanął. On w tym momencie stracił wzrok. Nie widział. Zaprowadzony tam, widzimy, dochodzimy do wersetu 9. I przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Zaprowadzony tam do tego miasta. Trafia tam nie już jako ten, który rzeczywiście wpada do miasta. Dowiaduje się, wyszpiegowuje chrześcijan. Ale jako ten, który rzeczywiście nie widzi? Nie, nie pije. Doznał czegoś wspaniałego. Doznał objawienia Jezusa Chrystusa. To nie było tak, że teraz przez ileś tam lat musiał coś czytać i nagle. Nie, kiedy Jezus Chrystus przychodzi, doznajesz w pewnym momencie, On jest prawdziwy. Doznajesz tego. W pewnym momencie widzisz, to Duch Święty działa i pokazuje ci, to jest Jezus Chrystus. On teraz staje przed tobą i zadaje ci pytanie, dlaczego? Dlaczego to czynisz? Proste pytanie. Mógłby powiedzieć, usiąść mógłby z Saulem i powiedzieć, no dobra, stajemy do debaty, na argumenty, teraz porozmawiajmy. Nie, proste pytanie i Saul już wie, stanął przed nim Chrystus, stanął ktoś potężny, ktoś święty, sam Jezus Chrystus. I tak właśnie się to odbywało. I widzimy teraz, on nie widzi. I nagle dochodzimy do wersetu, nagle widzimy, co się dzieje dalej. I natychmiast, od 17, i poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski. I przejrzał, wstał i został ochrzczony. Zobaczcie, Pan wysyła swojego sługę. Mógłby sam w pewnym momencie, ale nie, wysyła swojego sługę. Już to słyszeliśmy nieraz. To się dokonuje. Ale Bóg mu pokazuje już na samym wstępie. Zobacz, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Bóg posyła ludzi. Posyła dzisiaj na tej ziemi jeszcze ludzi. Swoich ludzi. Aby jak najwięcej ludzi przejrzało. Aby jak najwięcej ludzi spotkało się z tym Zbawicielem umiłowanym, który umarł za ich grzechy. A dalej posyła ludzi, którzy będą przejrzawszy, zobaczywszy Jezusa Chrystusa, mogli pójść dalej. Mogli pójść dalej, odważnie podążać za tym Chrystusem dalej. Saul potrzebował tego bardzo, żeby stanął właśnie ten Boży sługa, również w tym mieście przy nim, żeby mógł włożyć na niego ręce i posłać go dalej, żeby mógł, rzeczywiście mogły z oczu jego spaść jakby łuski. Dzisiaj naprawdę wielu ludzi na tej ziemi potrzebuje tego, aby z oczu ich spadły łuski, żeby mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa, żeby mogli Go zobaczyć. I to, kochani, to nie są tylko ci, którzy rzeczywiście, moglibyśmy sobie pomyśleć, którzy nie chodzą na społeczności, którzy się nie modlą, nie śpiewają. Wielu ludzi z pomiędzy tych, którzy również to robią, potrzebują zobaczyć Jezusa Chrystusa, jakim On jest w charakterze, jakim On jest w swojej wspaniałości, jakim On jest w obcowaniu, jakim On jest w codzienności, jakim On jest w swoim słowie, jakim On jest w swojej myśli, jakim On jest w swoim sercu, aby mogli rzeczywiście doznać wspaniałości przebywania z Nim w społeczności, żeby mogli doznać tego, że może życie ulegać całkowitej przemianie, że mogli doznać tego, że to słowo to nie litera, ale moc, która została nam dana przez Ducha Świętego, aby zmieniać nasze życie. W liście do Efezjan czytamy w 1 rozdziale, ten sługa Boży idący dalej za tym Jezusem Chrystusem w takim śmiałym krokiem, w takim, można powiedzieć, zachwyceniu Jezusem Chrystusem, Boży sługa pisze w tym liście do tych, którym zwiastował Ewangelię, którzy narodzili się również na nowo. Pisze w tych, tutaj czytamy w tych słowach, aby Bóg, od 17 wersetu 1 rozdział, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Przez Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
byście mogli otrzymać ducha mądrości, żebyście mogli zobaczyć, do jakiej nadziei zostaliście w Jezusie Chrystusie powołani. Ludzie, którzy myślą sobie, że dzisiaj tą nadzieję mają sami stwarzać, sami sobie wyobrażać, sami sobie kreować w swoich umysłach, są w wielkim błędzie. Bóg objawiony przez Jezusa Chrystusa, pokazany nam w swoim świętym Słowie, ożywionym Duchem Jego Świętym, chce, abyśmy my, przebywając z Jego Słowem, abyśmy przebywając w modlitwie, w społeczności z Nim, mogli tego doznawać, jak On będzie mógł do nas docierać i objawiać nam to dziedzictwo, tą chwałę, tą nadzieję, do której jesteśmy powołani. To nie bierze się tak z powietrza. To nie bierze się tak, że chrześcijanin dzisiaj robi, co mu się żywnie na tej ziemi podoba i myśli, a dobra, to nieważne, tamto nieważne. Nie, Bóg mówi, żebyś mógł mnie poznać, żeby oświecone zostały oczy twojego serca. Chodź, ja cię tam wprowadzę. Chodź, ale ja cię poprowadzę drogą oczyszczenia, drogą świętości, drogą czystości, drogą naśladowania mojego Syna Jezusa Chrystusa. Nie będzie na tej ziemi innego chrześcijanina, który mógłby powiedzieć, że jest chrześcijaninem, jak tylko ten, który naśladuje rzeczywiście Chrystusa. Tylko ten może o sobie powiedzieć, jestem chrześcijaninem, bo naśladuje Jezusa Chrystusa. I Bóg mówi, tak, ja was to wprowadzę, ale do tego potrzebujecie mieć oświecone oczy serca waszego. Do tego potrzebujecie, aby te wasze serce mogło widzieć tymi oczyma wiary, mogło oglądać to oczyma wiary. Dlatego Paweł, wiedząc o tym i mówiąc im o bogactwie, wiedział o tym, że będzie też odpowiedzią Bożą na jego wołanie to, że to Bóg uczyni. Bo on kiedy do nich to mówił, to spędzał również noce, spędzał również czas swój wolny na tym, żeby Bóg im przydał oświecenia w modlitwie, wołał za nimi, aby Bóg im otworzył jeszcze bardziej oczy, żeby mogli zobaczyć jeszcze więcej tą nadzieję. Paweł nie próżnował. Paweł nie był człowiekiem, który mówi, skądś tam sobie się to weźmie. On wiedział dobrze, że Bóg odpowiada również na modlitwę. On wiedział dobrze, że sam, jeśli będzie żył w taki sposób, to ci ludzie to zobaczą i pójdą za nim. Ale wiedział też, że Bóg, kiedy go nie będzie, będzie mógł docierać do nich, kiedy będzie również ten sługa Boży wołał za nimi, kiedy będzie się wstawiał za nimi, bo on wiedział dobrze, że Bóg wysłuchuje modlitwę sprawiedliwego. Paweł dobrze o tym wiedział. Dlatego widzimy i woła za nimi i widzimy, że chce tego, aby mogli poznać dziedzictwo swoje. Kiedy naradzamy się na nowo, kiedy podążamy już za Jezusem Chrystusem kolejny rok, Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi, którzy nie wiedzą, do jakiego dziedzictwa zostaliśmy powołani. Którzy idą na oślep po omacku, którzy są w jakiejś tam próżni, żyją i nie wiedzą skąd, po co, dlaczego. Nie, Bóg chce, żebyśmy byli z każdą chwilą mądrzejsi, z każdą chwilą mogli doznać, poznać Go jeszcze bliżej, żebyśmy mogli naprawdę jeszcze więcej, wyraźniej widzieć, do czego zdążamy, kogo naśladujemy, kogo poznaliśmy, za kim poszliśmy. Bóg nigdy nie chciał tego, żeby nie być ukazanym człowiekowi. Od samego stworzenia człowieka na tej ziemi chciał, żeby człowiek mógł go oglądać w tym, co stworzone, ale jeszcze bardziej mógł go oglądać przez społeczność, przez wiarę, mógł oglądać go. Naprawdę, kochani, to widać naprawdę, kto obcuje z tym Bogiem, kto go ogląda w swoim życiu. Czy oglądasz go rzeczywiście przebywając w swoim wolnym czasie? Czy możesz z nim obcować? Czy możesz z nim przebywać? To widać już teraz. Najbardziej pewnie wyjdzie w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie na tą ziemię. Ale już widać również teraz. Widać teraz, kto z Nim przebywa. Można widzieć to jeszcze wyraźniej w tych, którzy naprawdę przebywają ze swoim Panem. Którzy za nic nie zamienili społeczności z Nim. Którzy nie zamienili tego, że chcą, Panie, mówią do Niego, Cię bliżej poznać. Jezu, doznać, skoro umarłeś za mnie, zmarłeś za moje grzechy, rozstawiasz się tam, za mnie, ja Cię muszę bliżej poznać. Skoro to wszystko czynisz w taki, a nie inny sposób, ja muszę Cię bliżej poznać. Duch Święty wlewać chce determinację w nasze serca, abyśmy nie odpuścili, dopóki Go jeszcze więcej nie poznamy. Abyśmy chodząc po tej ziemi nie chodzili sobie jak ci, którzy już raz coś usłyszeli i po prostu idą w jakiejś tam historii i toczącej się historii. Myśleniu, że kiedyś tam coś było. Ale Bóg chce, żeby każdy dzień to było coraz bliższe obcowanie z Nim. Coraz bliższe poznanie. I zobaczcie,
Jak zobaczcie, jak to się potężnie różni, właśnie odmienne to jest od religii. Religia ci mówi, nie musisz tak. To jest nadgorliwe. Ty nie musisz doznawać tego. Religia ci mówi, obyś tylko był w tamtym miejscu, stawiał się do tego, co tam się uznaje i wystarczy. Wystarczy. A Chrystus? A Jezus Chrystus i ci, którzy poszli za Nim, mówią, nie, to nie to. To nie zbawia. Zbawia Chrystus przez to, kiedy cię ratuje, kiedy codziennie jest z tobą, kiedy cię wybawia, kiedy cię prowadzi przez pokusy, przez różnego rodzaju doświadczenia, kiedy napełnia cię tym, co jest w Nim. Czytamy o tym wychowywaniu, o tym napełnianiu w 3 rozdziale Księgi Objawienia. Kiedy Jezus Chrystus tutaj mówi wyraźnie do zboru. 3 rozdział od 18 wersetu. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzmocnił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chrystus nie mówi tylko, nabądź sobie gdzieś maści, abyś przejrzał. Nie wiem, skąd to weźmiesz. Nie wiem, jaka będzie dalsza twoja droga. Nie, to wszystko łączy się razem. Zobaczcie, tutaj mówi nasz Pan dalej. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Jestem tym, który zajmuje się człowiekiem. Nie zajmuje się człowiekiem tylko po to, żeby coś tam uczynił, jakąś tam rzecz dokonał. Ktoś by powiedział, jakiś rytuał, sakrament, coś tam. Ludzie mówią różnie. Żeby coś zostało uczynione. Jezus Chrystus mówi, nie, kogo ja biorę, każdego dnia prowadzę drogą zwycięstwa, każdego dnia prowadzę drogą wychowywania, drogą przemiany. To nie jest tak, że nagle Chrystus ci znika sprzed oczu i zostajesz sam i mówisz, co teraz mam zrobić. Nie, Chrystus staje ci każdego dnia przed twoimi oczyma. Chrystus żyje w twoim życiu i ty wiesz, że On jest tak blisko. I wtedy, kiedy przychodzi na ciebie pokusa, kiedy przychodzi na ciebie jakaś rzecz, którą widzisz, że musisz się z nią zmierzyć, ty nie stajesz i nie mówisz, muszę sam. Mówisz, Jezu, jak dobrze, że ciebie mam. Jak dobrze, że jesteś tak blisko. Że już nic nie muszę sam. Że już niczego nie muszę sam. Że już tak jak wcześniej myślałem, że muszę sam i zawsze padałem pod ciemiężą nieprzyjaciela. Zawsze padałem pod niewolą grzechu. Tak w Tobie teraz mam siłę, aby już nie padać. Aby móc przebaczyć. Aby móc odpuścić. Aby móc się uniżyć. Aby móc mówić dobre słowo. Aby móc robić dobrą rzecz. Dziękuję Ci, że Ciebie mam. Wtedy wiesz dobrze, żaden człowiek nie mógł ci tego dać. Żaden człowiek nie mógł ci tego przydać. Ty wiesz dobrze, otrzymałeś to od Jezusa Chrystusa. Ty wiesz dobrze, wtedy jak ten Pan przeprowadza cię przez to. I kiedy właśnie rzeczywiście później mówisz świadectwo, co to się dokonało, możesz powiedzieć, Jezu, jak dobrze, że to czyniłeś ze mną. Jak dobrze, że kiedy ja już wiedziałem, że zawiodę, jeśli nie będziesz przy mnie, to jednak ty przeprowadzałeś, bo się spojrzałem na ciebie, bo się chwyciłem ciebie, a ty pokazałeś się wiernym. I dlatego tu jest powiedziane, że jeszcze czas, aby człowiek mógł tego doznawać. Jeszcze czas, aby człowiek mógł to przeżywać każdego dnia. Bo tu jest napisane właśnie w tym 20. Stoję u drzwi i kołaczę. I widzicie właśnie chwałę Panu naszemu Bogu Wszechmogącemu, że nie stoi i nie mówi, stoję z religią, spełniaj tylko coś, zrób tylko coś, bez względu na to, jakim jesteś, bez względu na to, co robisz, bez względu na ten grzech, tamten grzech, rób tylko coś. Później się rozprawimy. Chwała naszemu Panu za to, że tak nie jest. On mówi, ja wejdę, będę tam wieczerzał z Tobą. Ja wejdę i będę przebywał z Tobą, bo ja wiem, jak przeprowadzić Cię przez pokusy. Ja wiem, jak przeprowadzić się przez złość, gniew, nienawiść, cudzołóstwo, bluźnierstwo, bałwochwalstwo.
ja wiem, jak Cię przez to wszystko przeprowadzić. Ja będę z Tobą. Ja Ci będę z Tobą do końca, jak mogliśmy słyszeć. Ja Cię nie opuszczę. Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że to nie jest wieczerza przymuszonego Pana do człowieka, ale to jest wieczerza radości, wieczerza radosnego Zbawiciela. Te wszystkie rzeczy, kiedy czytasz w liście kolejnym apostoła Pawła do Galacjan, to czytasz właśnie o Jezusie Chrystusie, w którym był Duch Święty. Czytasz o tym w 5 rozdziale, 22 wersecie, że Chrystus jest pełen miłości, że Chrystus jest radosny, pokój czyniący, cierpliwy, uprzejmy, dobry, wierny, łagodny, wstrzemięźliwy. Kiedy spojrzysz na siebie i spojrzysz na takiego Jezusa Chrystusa, mówisz, Panie, muszę mieć się przed swoimi oczyma jeszcze wyraźniej. Bo rzeczywiście, Panie Jezu, tak wiele mi jeszcze brakuje, tak wiele mi nie dostaje. Jak tu być, kiedy ktoś mnie zdenerwuje, cierpliwym? Jak tu być tym człowiekiem, który pozostaje wierny? Jak tu być człowiekiem dobrym według dobra Twojego? Jak być człowiekiem łagodnym? Jak być człowiekiem wstrzemięźliwym, Jezu? I wtedy właśnie te słowa Jezus kieruje. Ty chodź ze mną w społeczności. Ty poddaj mi się, zrób to, co ja mówię i bądź taki jak ja. Ja Cię do tego poprowadzę. Wiecie, to jest tak ciężkie z ludźmi. Trudne to jest z ludźmi, bardzo trudne. Chwała naszemu Panu, że jest wierny i się tak nie zniechęca. Gdybyśmy mieli być, gdyby on miał być tak jak my, po jednym, może paru dniach, może niektórych po tygodniach, albyśmy odstąpili. A Jezus Chrystus jednak nie odstępuje. Dalej chce iść prowadzić, żebyśmy mogli zrozumieć, jaki on właśnie jest. Żebyśmy mogli działającego tego Ducha Świętego zobaczyć w nim. Wiecie, ludzie, dzisiaj naprawdę krzyk się wznosi coraz większy. Widzę, chociaż ludzie mówią, ja nie krzyczę, ja nie potrzebuję, jednak to, co dzieje się z tymi ludźmi, wznosi się coraz bardziej z tej ziemi. Widziałem znowu ostatnio opłakany stan człowieka. Straszny, opłakany stan, który pewnie zostanie mi długo, może nawet i do śmierci w mojej pamięci, ale straszny, opłakany stan człowieka, który był w swojej krwi zamoczony, wszystko pochlapane, wszędzie pełne. On tarzał się w swojej krwi z powodu zniewolenia alkoholem. I wiecie, nie potrzeba mówić, co to jest w naszym kraju. I nie tylko w kraju, ale i na świecie. Miliony, a my nie mamże i miliardy. Ludzie niestety wiedzą, co to jest. Ale jednak Jezus Chrystus jest prawdziwy. I nawet takiego człowieka, który w każdej sytuacji, go tak bardzo potrzebuje, może przyjąć. Wiecie, naprawdę krzyk wznosi się, ale również się wznosi z tych domów, gdzie wydaje się być wszystko poukładane. I w takich domach też byłem, gdzie wydawało być się wszystko poukładane, ale w gruncie rzeczy w sercu była nieprzebaczenie, nie było przebaczenia, nienawiść, gniew. I tak każde serce potrzebuje tych oczu wiary, aby przejrzeć, aby zrobić, co mówi Jezus. Każde. I ten właśnie, który nie może nazywać się chrześcijaninem, i ten chrześcijanin. Potrzebujemy wszyscy jeszcze więcej widzieć Jezusa Chrystusa. Więcej doznać z Jego mocy. Więcej doznać z Jego wspaniałości. Z Jego skarbu. Z tego, czym On dla nas się stał. Jeśli człowiek mówi dzisiaj, że Chrystus jest dla niego skarbem, to nie posądzajmy go o to, że tylko tak mówi. Oczywiście oceniajmy, obserwujmy jego życie. Musimy to zobaczyć w jego życiu, prawda? Musimy to zobaczyć. Ale wtedy bądźmy wdzięczni za to, że rzeczywiście Bóg chce tego właśnie. To jest Bożym pragnieniem, aby każdy człowiek, jego skarbem było doznawanie Jezusa Chrystusa każdego dnia. To jest prosta rzecz. Można byłoby to ująć w innych książkowych słowach, by pocytować parę książek, zresztą też wspaniałych mężów Bożych.
Ale nieraz to jest tak bardzo nam potrzebne, żeby serca poruszone Duchem Świętym mogły tego doznać, nie w mocy i sile ludzkiego umysłu, jego jakiejś manipulacji dźwiękowej, jego mądrości, ale mogły doznać to Duchem Świętym poruszone, że mogły przyjść do tego Jezusa Chrystusa, a później, żeby Chrystusowi była oddana chwała, Jemu i tylko wyłącznie Jemu, żeby On mógł tą chwałę odebrać przez człowieka, który przychodzi do Niego, który przychodzi, aby naprawdę móc doznać, kim każdego dnia jest dla niego Zbawiciel, kim każdego dnia, w każdym miejscu, w każdej sytuacji jest dla niego Zbawiciel. Naprawdę. I tak ten, chwała Bogu naszemu, że ten krzyk wydobywał się z tej ziemi, krzyk o ratunek. I Bóg słyszał to. I chwała Bogu za to, że dzisiaj kolejna osoba mogła wznieść tą prośbę do Boga o czyste sumienie. Chwała Bogu za to, że On obmywa, że On ściąga z oczu te bielmo, te łuski, aby mógł człowiek widzieć Jezusa Chrystusa. A mógł naprawdę widzieć. Tego życzymy często, ale sami też wiemy, jak tego jeszcze bardziej potrzebujemy. Móc Go oglądać. Móc Go oglądać jeszcze więcej. Możesz wykonywać naprawdę wiele czynności na tej ziemi. Możesz powiedzieć to, robię tamto. Robię to, robię tamto. Jest rzeczywiście dobrze. Pomagam tamtemu. Ale pytanie podstawowe. Na podstawie jakiej mocy? Jakiej siły to czynisz? Kto jest tym, który cię do tego prowadzi? Bo jeśli nie Chrystus, to twoja moralność, to i tak będziesz w gronie rzeczywiście wspanialszych na tej ziemi. Ale niezbawionych, nie nowonarodzonych, nie tych, którzy będą z Nim w niebie. Jeśli prowadzi cię do tego Chrystus, jeśli On jest tym, który cię do tego prowadzi, jeśli On cię w tym ubogaca, jeśli On cię przez to prowadzi w wytrwałości, bo te wszystkie rzeczy są bardzo trudne, bardzo trudne. Wielu dzisiaj się zniechęciło, wielu ludzi odpuściło sobie dobre, my dobrze wiemy, ale jeśli prowadzi cię Chrystus, On cię prowadzi dalej, to będziesz szedł dalej. Nawet kiedy inni ludzie już nie będą tego rozumieli, dlaczego to robisz. Ci, którym nawet będziesz to czynił, ty jednak idziesz dalej za Chrystusem, Jezusem. Ty jednak widzisz Go ponad już tych ludzi, których spotykasz. Widzisz Go przez Jego Słowo, przez modlitwę, w której z Nim przebywasz. Przez to, co zmienił już w twoim życiu. Oglądasz Jezusa Chrystusa. I wtedy spotykasz takiego chrześcijanina na Jego drodze. I On już ci mówi oczywiście Ewangelię. Ale On ci ją mówi już nie na podstawie tego, że ktoś mu opowiadał, nie na podstawie tego, że gdzieś coś przeczytał. On ci ją mówi z życia. Mówi ci, przeżyłem z moim Panem niejedną chwilę, w której mnie zachował od tego, od tamtego, a poprowadził ku tej wspaniałości, ku tamtej, ku tamtemu działaniu. Z Nim przeżywać chcę następne takie doświadczenia, następne takie sytuacje. I dlatego rzeczywiście wtedy żywy Chrystus może być roznoszony, święty, oddzielony zupełnie od grzechu, oddzielony zupełnie od nieprawości. I wtedy człowiek, który usłyszy, może powiedzieć, czy tak można żyć? Czy tak na tej ziemi pełnej brudu, grzechu, wielu odstępstw, wielu przestępstw, tych, które wychodzą na jaw i tych, które są ukryte, czy tak da radę żyć? W Chrystusie da radę. Chrystus potrafi. On naprawdę potrafi tak poprowadzić człowieka. Warto mu oddać swoje życie. Dosyć już pastwienia się wroga, dosyć już pastwienia się diabła, oby jak najwięcej ludzi było wyrywanych, dosyć już pokazywania i manifestowania, że On jednak tutaj na tej ziemi będzie miał swoją moc. Chwała Bogu za zwycięstwo w Chrystusie, za moc krzyża, za moc krwi Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, zawsze ponad wszystkim ta moc, zawsze największa, zawsze najmocniejsza, ponad wszelkim grzechem człowieka, wszelką nieprawością, moc krwi Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi, który nie zawahał się ani przez chwilę, aby ją przelać, ale przelał ją, aby człowiek mógł doznać, że musiał ktoś to uczynić, aby człowiek mógł doznać tego, że przelałeś się, Jezu, za mnie, zmarłeś tam za mnie, przybity byłeś do krzyża za mnie, ale zmartwychwstałeś dla mnie, dla mojego zbawienia. Chwała Mu za to. Amen.